Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie 75. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 14 listopada 2023 roku. Przeczytam porządek na wstępie. Witam oczywiście wszystkich Państwa obecnych, panią burmistrz, pana sekretarza, pracowników, wszystkich nas oglądających. Porządek sesji. Otwarcie 75. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. Zamknięcie sesji. Tutaj przed rozpoczęciem sesji wpłynął wniosek o dodanie jeszcze jednego punktu w porządku obrad. To jest wnioski i zapytania radnych, tak? Dobrze, dziękuję. Czyli czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę wobec powyższego. Otwieram 75. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Pragnę również poinformować, że w posiedzeniu sesji bierze udział 14 radnych na 15, a więc mamy 14 na... Dobrze, jest 14 radnych, prawda? Dobrze, na 15 radnych składu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt pierwszy mamy za sobą. Punkt drugi, podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rady Miejskiej w sprawie audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. Poproszę tutaj pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Witam serdecznie wszystkich. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. I tu jest na podstawie artykułów i ustaw, to pominę i przejdę do paragrafu pierwszego. Opiniuje się negatywnie projekt audytu krajobrazowego województwa małopolskiego dotyczącego terenu gminy Rabka-Zdrój. Punkt drugi. Uwagi do projektu audytu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeczytam uzasadnienie do uchwały. Marszałek województwa małopolskiego pismem numer RR-2-7632.4.2023 z dnia 13.10.2023 roku wpływ do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju dnia 16.10.2023 rok zwrócił się do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o zaopiniowanie projektu audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. Zgodnie z artykułem 30b ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd Województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez Sejmik Województwa zasięga opinii o projekcie od rad gmin położonych na terenie województwa z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu. Przedstawiony projekt audytu zawiera zapisy dotyczące wprowadzenia wielu krajobrazów na terenie gminy Rabka-Zdrój, w tym trzech krajobrazów priorytetowych, które łącznie obejmują przeważającą część obszaru gminy. Rabka-Zdrój jest miejscowością turystyczną i uzdrowiskową, dla której już obowiązuje dodatkowa ochrona wynikająca z przepisów dotyczących uzdrowisk. Ponadto obszar gminy jest w przeważającej części objęty południowo-małopolskim obszarem chronionego krajobrazu, około 70% terenu, dla którego obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochronę wartości przyrodniczych. Utworzenie na terenie gminy Rabka-Zdrój tak wielu krajobrazów wskazanych w audycie ograniczyłoby możliwość rozwoju gminy z uwagi na ograniczenia wprowadzone audytem. W audycie określono wytyczne odnośnie kształtowania przestrzeni, m.in. rekomendacje do niedopuszczenia do rozpraszania zabudowy ze wskazaniem lokalizacji zabudowy wyłącznie w ramach uzupełnienia zabudowy lub sukcesywnego poszerzenia istniejących struktur osadniczych.
Takie rekomendacje dotyczące zasad kształtowania zabudowy będą dla gmin ograniczeniem w realizacji nowej zabudowy i uniemożliwią realizację planowanych projektów i inwestycji, a także ograniczają mieszkańcom sposób zabudowy. Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Rabce-Zdroju opiniuje negatywnie projekt audytu krajobrazowego województwa małopolskiego w zakresie dotyczącym gminy Rabka-Zdrój. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych. Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce w tej sprawie zabrać głos? Pan Marek, proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy ta opinia była procedowana na komisji uzdrowiskowej? Jeżeli tak, to jaką ma opinię? Uchwały, no tak, tak. Uchwała nie. Ona była procedowana, tak, była procedowana. Znaczy się sam audyt był procedowany. Sam audyt był procedowany, tak, i uzyskała pozytywną opinię. Ale o projekt pytam, o projekt pytam. Nie, o projekt nie, ale sam czyli, audyt był procedowany. Uzyskał. Czyli uchwała nie jest procedowana, tak? Nie dostała żadnej opinii na komisji uzdrowiskowej. No bo w tym momencie, w tym ale przepraszam, to inaczej zadam pytanie. Dokładnie kiedy wpłynęło tutaj od wojewody właśnie cała ta opinia i pismo? Którego dokładnie? Audyt, tak, tak, audyt. 16 października. 16 października. To mam pytanie, dlaczego nie była procedowana ta uchwała wcześniej? Tylko jest tworzona w ostatniej chwili i sesja jest zwoływana w ostatniej chwili. To może chcę to tylko wiedzieć z tego względu. Dlaczego zadaję pytanie? Ponieważ jak myśmy składali uchwały, też były odwoływane w tym momencie, bo też rzekomo nie były procedowane, nie spełniały żadnych wymogów prawnych. Tu w tym przypadku ja też zadaję pytanie. Było 30 dni czasu na opiniowanie tej uchwały, gdzie ja jako radny nie miałem żadnej informacji na ten temat. I dlatego pytam, bo w tym momencie znowu ja przynajmniej i większość tu radnych, zresztą wszyscy radni, znowu jesteśmy stawiani pod ścianą, że kolejna uchwała wchodzi bez żadnej opinii komisji. To znaczy był procedowany audyt, który został nam dostarczony jakby z województwa małopolskiego. Audyt tak, ale ja, mi chodzi o uchwałę. Panie Marku, może ja też jeszcze zabiorę głos, ponieważ tak, przyszło pismo mailowe do biura rady 16 bodajże z zaproszeniem na spotkanie w Nowym Targu w sprawie audytu krajobrazowego. To było zaproszenie na 25. Więc podjąłem taką decyzję, że pojadę na to spotkanie. Poinformowałem również o tym pana burmistrza. Byliśmy razem na tym spotkaniu. Dopiero tam tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jak to, ja przynajmniej, jak to wygląda. Więc zaraz po powrocie ze spotkania prosiłem tutaj pana przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej o zwołanie Komisji Uzdrowiskowej w celu omówienia i przedstawienia tego audytu krajobrazowego radnym. Dobrze, zgadza się, ale czemu na komisji w tym momencie, jeżeli była komisja i było procedowany cały ten audyt, dlaczego nie była stworzona w tym czasie uchwała? Znaczy był procedowany audyt i podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu uchwały. I? Są nasze pytania, bo tak jak mówię, nie było. Dostaliśmy na koniec komisji tylko mapki 3 do zapoznania się, jak to ma wyglądać, które tereny są objęte ewentualnie tym audytem i na tym się skończyło tak naprawdę. Nie było ani dyskusji o uchwale, ani o treści uchwały, ani o uzasadnieniu. Czy materiały były dostępne cały czas w internecie i tutaj na miejscu wtedy, jak była komisja? Informacji. Ja nie miałam takiej informacji, że te materiały można się zapoznać. Poza tym pismo, które przyszło do przewodniczących
różnych gmin, bo tu jest chyba 100 iluś przewodniczących, którzy dostali tą informację, praktycznie wpłynęło 16 października, więc 30 dni to jest sporo czasu na to, żeby, że tak powiem, się przygotować do tematu, omówić sprawę, a przede wszystkim przedstawić nam jako radnym pismo i plan, i projekt tego audytu, bo takie mapki, które myśmy dostali na komisji, to tak naprawdę nic szczególnego nie mówiły i nie wiedzieliśmy o warunkach. I pierwsza sprawa, dlatego kwestionuję to w tym momencie i uważam, że to jest nieprawidłowość. Każda komisja, i uważam, że to nie czterech radnych powinno w tym momencie tworzyć uchwałę i zwoływać sesję, tylko przewodniczący komisji uzdrowiskowej. Od początku sesji pani przeszkadza. Bo ja słucham, ja nie pani mówię do pana. Ale znaczy pani się, nie, nie do mnie, no ale mogłaby pani. Dobrze, ale dajmy pani Oli wypowiedzieć. W związku z tym jest taka sprawa, że chcielibyśmy się zapoznać z tymi materiałami, bo nie znamy tak de facto tych materiałów i powinna komisja uzdrowiskowa, jako przewodniczący komisji uzdrowiskowej, to pan powinien, jak gdyby kolega powinien zredagować uchwałę i ją zaprojektować i tu ją przedstawić, a nie czterech radnych. Poza tym mam tak samo uwagę do samej uchwały, gdzie jest na przykład czterech radnych dopisanych na kartce długopisem. Też nie rozumiem tego, a tu jest podpisany pan przewodniczący, czyli na czyj wniosek jest ta sesja tak naprawdę dzisiaj, bo trzeba to ustalić. I następna sprawa, uzasadnienie uchwały jest podpisane przez pana mecenasa, ale nie ma w ogóle radnych, którzy wnoszą tą sprawę. Więc też bym chciała się zapytać, czy my możemy to procedować. Słyszę, widzę, że pan sekretarz kiwa głową, więc może nam odpowie na te pytania. W związku z tym też bym chciała zapytać, dlaczego to tak jest. Poza tym uchwała, która weszła na panel radnego, była bez nadania numeru uchwały. Czyli też nie była, gdyby nie spełniała wszystkich wymogów, żeby mogła być, że tak powiem, teraz tutaj na tej sesji uzgadniana i procedowana. W związku z tym takie mam uwagi, a przede wszystkim mam też uwagi do samego właśnie przedstawienia nam do projektu budowy krajobrazowego. Brakuje mi wiedzy na wiele punktów, brakuje mi, tak jak mówię, chociaż to się już na forach roznosi, że się krytykuje, znaczy, że radni nie rozumieją, nie wiedzą i tak dalej. Jeżeli te uwagi, mam pytanie, kiedy radni się zebrali i wpisali te wszystkie uwagi, które są załączone do uchwały. Kiedy radni dyskutowali nad tym, kiedy radni, że tak powiem, wypisali wszystko w tabelkach, punkt po punkcie, kiedy rada nad tym dyskutowała. Panie przewodniczący, bardzo proszę, bo tu są konkretne już odpowiedzi, konkretne wnioski. My mamy tylko to klepnąć. Nie podoba mi się to. Uważam, że jeżeli coś będziemy, nad czym będziemy pracować, musimy mieć wiedzę. Kto, przepraszam bardzo, stworzył te dokumenty po to tylko, żeby dzisiaj zostały przegłosowane. Myśmy jako radni w tym nie uczestniczyli, a wymaga się nam uchwały i opinii na ten temat, żebyśmy wydali. Nie podoba mi się, to bardzo mi przykro. Dobrze rozumiem, pan Paweł. Na komisji omawialiśmy audyt, który został nam przedstawiony z Województwa Małopolskiego. Stwierdziliśmy wtedy, tak jak w uzasadnieniu tutaj jest napisane, że nie zgadzamy się, by te tereny były nam jakby no, w pewnym sensie zabierane, ograniczane. A kto uchwałę, uchwałę podjęliśmy decyzję o tym, artykuł, że... Dlaczego? Proszę jeden argument podać. Dlaczego my decyzję, się nie zgadzamy tak naprawdę? Podjęliśmy decyzję o tym... Decyzji nie było, żadnej dyskusji nie było na ten temat na komisji. Proszę mi podać choć ten jeden argument, jaki był na komisji, dlaczego się nie zgadzamy. Bo no to, tak jak mówię... No to, W uzasadnieniu jest opisane, że nie zgadzamy się, żeby teren Rabki był. Panie Małgosiu, skoro pani się nie zgadza, to proszę mi na przykład powiedzieć, które z tych opinii pani tutaj napisała. Proszę mi powiedzieć, które. No to jak pani teraz może to procedować, skoro pani nie wyraziła nawet zdania na ten temat? Proszę mi powiedzieć, czy koleżanki, którekolwiek, czy panowie, koledzy procedowali to, układali to, panie przewodniczący, ja nie skończyłem, a pani Ola. Przepraszam bardzo. Dobra, może teraz tak po kolei. Pan Paweł dokończy, pani Małgosia się odniesie. Powtarzam, na komisji stwierdziliśmy, że nie zgadzamy się z tym, co wojewoda nam proponuje. Jeśli chodzi o stworzenie uchwały, czyli przygotowanie uchwały, uchwała była przygotowywana z pracownikiem urzędu, z naczelnikiem wydziału, który się też tymi sprawami zajmuje, które jakby nam
w ten sposób pomogła. I druga sprawa... Momencik, pan Paweł... Sprawa, jeśli chodzi o materiały, one były dostępne do wszystkich radnych Komisji Uzdrowiskowej wysłane na maila. To były duże pliki i można było sobie cały audyt przejrzeć i zapoznać się z nim. Powiem tak, jeżeli pan miał komisję uzdrowiskową i na tej komisji pan miał punkt w porządku obrad, czyli jak gdyby opiniowanie audytu, to uważam, że to pana obowiązkiem było zredagować uchwałę i ją przedstawić tutaj na sesji, a nie czterech radnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Byłam na tej komisji, pomimo że nie jestem członkiem tej komisji, i dobrze słyszałam, jak to wyglądało. Nie było mowy o tym, że jesteśmy przeciwni. Przede wszystkim się mówiło o tym, że nas termin goni. Termin goni. Że nas termin goni i żeby za nas nikt nie decydował. To były takie słowa. Byliśmy przeciwni. Ale to nie, ale tak jak pytam, kto w takim razie, którzy radni, jeszcze raz ponawiam pytanie, którzy radni wypełnili tą tabelkę i są odpowiedzialni za to, że na przykład takie uwagi tu nanieśli. Kiedy to było procedowane, kiedy radni nad tym się pochylili i kiedy wydali taką opinię. O to mi chodzi. O nic więcej. O nic więcej. Proszę wtedy, bardzo, wtedy, skoro to jest nasza uchwała, wtedy, kiedy była komisja. Nie było tego. Absolutnie tego nie było. Więc pytam się, skoro mamy wydawać uchwałę, to powinniśmy mieć wiedzę. Powinniśmy mieć na ten temat wiedzę. Dobrze, dobrze, dziękuję. Teraz pan sekretarz jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o te podpisy. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, tak jak już na samym wstępie pan przewodniczący przytoczył po prostu czyli wniosek, jest to też i procedowane, i jaki wymóg ustawowy z punktu widzenia zaopiniowania tego dokumentu w postaci audytu krajobrazowego województwa małopolskiego sporządzanego pierwszy raz przez zarząd województwa. Wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego są z tym zaskoczone. Czemu tak krótki termin? Termin jest ustawowy. Czemu faktycznie zarząd wysłał to po prostu w ostatnim jakby terminie, dając tylko faktycznie 30 dni na zajęcie stanowiska. Te pytania się pojawiają po prostu w zasadzie na wszystkich radach gmin. Ale żeby spełnić wymóg ten ustawowy i wyrazić swoją opinię, bo też zostało przytoczone, że projekt audytu, czy Rada Gminy, mając to uprawnienie wpisane w ustawę przytoczoną na podstawie prawnej tego pisma, nie wyrażając opinii, to w tym momencie wyraża stanowisko pozytywne co do zaproponowanych obszarów. One faktycznie są, jest pewną inwentaryzacją stanu aktualnego, czyli pewnych już obowiązujących przepisów w formie uchwał i prawa miejscowego, czyli jak ten południowo chroniony krajobraz województwa małopolskiego, czy też inne, tak jak na przykład w innych samorządach są Natura 2000, czy też rozszerzone otuliny parków narodowych, czy też nasze zapisy związane z planem zagospodarowania przestrzennego, czy też zapisami studium. Więc kolejne utrudnienia dla mieszkańców, kolejne faktycznie związane z tym, że dość nieprecyzyjnie są tam wpisane w te obszary rekomendacje, które rozszerzają po prostu, bo jeżeli na przykład teren chronionego krajobrazu jest na tą chwilę, obejmuje część danego miejscowości sołectwa, nie wiem, 10%, to zapis graficzny tych obszarów już będzie jakby obejmował całość po prostu, bo odniesienie jest do tych rekomendacji. Dlatego też ja mówię z perspektywy po prostu swojej też gminy, bo też zostałem zobligowany jako przewodniczący rady, żeby to sprocedować. Też oczekiwano po prostu jakby stanowiska jakby tylko przewodniczącego. Zasięgnąłem opinii całej rady. Pracowała nad tym oczywiście połączone komisje, ale to była wspólna decyzja wszystkich komisji, że zrobią wspólne posiedzenie i przeanalizują jakby punkt po punkcie wszystkie obszary, a jest 19 na terenie sąsiedniej gminy Rawa Wyżna, które ograniczenia i co na przyszłość mogą skutkować, jakimi po prostu zapisami
bo na tą chwilę oczywiście to nie jest prawo miejscowe. Ten audyt nie stanowi jeszcze żadnego przesłanki prawa, ale jeżeli on wejdzie jako rekomendacja do uchwały sejmiku, to w tym momencie on się stanie dopiero po przyjęciu przez sejmik pewnymi wytycznymi do przyszłych planów uchwalania, a plany, wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego tracą ważność w 2025. Od 2026 wiemy, że ustawa weszła, podpisana przez prezydenta. Wówczas wszystkie samorządy będą mieć 3 lata na sporządzenie planu ogólnego, który będzie regulował, już nie będzie studium uwarunkowań kierunku rozwoju, tylko będzie jeden plan obejmujący całość tej materii. Więc dlatego jeszcze wrócę po prostu do jakby genezy tego. Więc dlatego chciałem naświetlić z punktu widzenia też to, co jakby tam pan przewodniczący tutaj wspomniał o tym, że nawet pracownicy urzędów gmin czy miast nie byli praktycznie w stanie nam wyjaśnić pewne założenia. Dopiero po spotkaniu w Nowym Targu z przedstawicielami zarządu województwa nakreślono po prostu materię, czemu ma służyć ten audyt, czy jest to inwentaryzacja stanu obecnego i przyszłego, jaki jest był pożądany, związany z chronieniem obszarów krajobrazowych. Więc też wówczas na tym spotkaniu była pewna już jakby sugestia, bo ja nad nie uczestniczyłem, ale wiem z przekazu, że wiele gmin już wówczas po prostu mówiło, że jest obłożone takimi po prostu obostrzeniami związanymi z innymi regulacjami, że po prostu one będzie rekomendować, czy wójtowie, czy burmistrzy będą rekomendować radom gmin. Przepraszam bardzo, że przerwę. Ale panie Darku, ale ja póki co ja prowadzę. Dobrze? Dobrze, ale to nie jest bardzo na temat. Panie Darku, póki co ja prowadzę. Ale proszę bardzo. Dobrze. Pani Olu. Może tak. Proszę mnie teraz posłuchać. Panie sekretarzu, tutaj... Ja skupię się na tym. Projekt przygotowany. Cicho. Teraz jest konkretny... Czy jest zgodnie z przepisami uchwały? Tak. I tutaj... Przygotowany projekt uchwały. Dokładnie. Nie jest jeszcze uchwała, jest to projekt uchwały, po którym się podpisało 4 radnych. Zgodnie z zapisami statutowymi, jakie są, 4 radnych, 3 radnych ma prawo złożyć projekt w każdej sprawie. To jest inicjatywa uchwałodawcza. No więc dlatego złożyli projekt. Czyli tylko o samą formalną rzecz, czy podpisy. Podpisy są prawidłowe, sporządzone na druku. Też jest, pisze projekt z dnia, jakim dnie został sporządzony, jest zaopiniowany przez radcę prawnego wraz z załącznikiem, czyli z pewnym już wypracowanym stanowiskiem, które padło na komisji, a zostało to zawarte przez tych radnych w tych załączniku. Więc ja przyjmuję to, jeżeli zaopiniował to po prostu radca prawny, że zgodnie z wymogami naszymi statutowymi ten projekt jest pod względem formalno-prawnym prawidłowo przedstawiony, złożony wraz z wnioskiem o zwołanie sesji i wówczas pod wnioskiem o zwołanie sesji musi złożyć 4 radnych, nie 3, bo 1/4 składu rady. Więc te wszędzie wymogi formalne są spełnione. Co do innych kwestii, czy powinien to składać tylko przewodniczący Komisji Uzdrowiskiej, gdzie było to procedowane, oczywiście, sam audyt. Nic nie wynika po prostu, pani Olu, z tego, że został jakby upoważniony przez komisję, bo komisja, jeżeli z tego co nie wypracowała jednoznacznego stanowiska, dała jakby po prostu pewne rekomendacje, żeby powykreślać w tych obszarach, które uważa za szkodliwe dla terenów rabczańskich. Więc jeżeli 4 radnych wypracowało, podpisało się, przedstawiło Radzie, Rada może nad tym pracować, może wprowadzać swoje ewentualnie uwagi, ale projekt pod względem formalnym, prawnym jest prawidłowo przedłożony Radzie i ma prawo być procedowany. Dobrze, dziękuję panie sekretarzu. Proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie pod uzasadnieniem do uchwały, którą wnoszą 4 radnych, podpisuje się pan mecenas? To czyli to jest jego uzasadnienie, czy tych 4 radnych, którzy wnieśli uchwałę?
Pan mecenas podpisuje się pod całe dokumenty. Nie, pod uzasadnieniem nigdy. Nigdy nie pisze pod pan. Pan radca prawny nie ma obowiązku uzasadnienia podpisywać. Podpisuje pierwszą stronę uchwały i sprawdza merytorycznie i przepisowo, czy jest zgodnie. Uzasadnienie zawsze podpisują radni. Proszę mi powiedzieć. No teraz? No proszę cię, nie róbcie sobie. No, to, czy wy się nie ośmieszacie? Czy was się nie chce ośmieszyć? Pytanie, czy ten dokument spełnia wymogi formalno-prawne, tak? Złożone czyli przez czterech radnych, czyli ma wymaganą. Podpisane, panie sekretarzu. Ale tak samo proszę, proszę mi powiedzieć. Przedłożył. Wojewoda się wypowiedział, że państwo nie macie żadnych racji, więc ja nie wiem, tłumaczenie. Ale w czym nie mamy, panie burmistrz, racji, pan wojewoda się wypowiedział? A wypowiedział się w tym. W tej chwili o tym, co już było. Ale ja bym prosił. O tym, co teraz jest. Moment. Dosłownie. W związku z tym, tak jak mówię, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego. Pani Olu, pani moment. To, że jest moment, moment, moment. Halo. To jest projekt. Tak, będziemy się przekrzyk przepraszać i do niczego nie dojdziemy. To jest uzasadnienie, bo inaczej. Pani Olu, pani zadała pani pytanie, pan sekretarz odpowiada. Zróbmy jakiś porządek. Nie odpowiedział konkretnie. Dobra. Nie. Czyli tak, pan sekretarz. Teraz tak, pan Robert, pan Dariusz, tak? Nie, na razie nie. Będę miał i pani wiceburmistrz, jest jakiś, musi być jakiś porządek. Tak, tak, panie Robercie. Proszę państwa. Było to posiedzenie uzdrowiskowej rady, raczej komisji i na tym spotkaniu burmistrz, bo i tu nawet pan przewodniczący również był z burmistrzem tam, przedstawili jasno i wyraźnie pewne stanowisko, które usłyszeli tam w Nowym Targu. Dodatkowo dostałem taki ten dokument, który określa, przesiedziałem, prześledziłem go na spokojno w domu i nawet zaznaczyłem tam pewne rzeczy i tak dalej. Więc argument jest taki, dlaczego to szybko ma być, bo tak tu panowie określili, że było, że jeżeli nie podejmiemy decyzji do miesiąca, jest czy, tak jak oni uważają. Nie biorą pod uwagę naszych argumentów, za i klepią. Proszę państwa, na tym spotkaniu argumentowaliśmy tak, że Rabka jako rejon ma już bardzo dużo terenów objętych ustawą krajobrazową. Również zakres tematyczny, jak i bardzo szeroki, jakby powiedzieć, obszary szerokie, które to obejmują, są już jakby zaklepane w tym temacie. Rabkę ograniczymy do tego, że niedługo nie będzie można by, no dobrze by było, żeby, jak to się niektórzy mówią, żeby się nic w Rabce nie działo. No niestety, nie musimy tak ograniczać tej Rabki, bo jak się nic nie będzie działo, to będziemy dziadzieć z dnia na dzień. Na, i to był jeden z argumentów, za którym żeśmy to zagłosowali. A jeżeli uważa pani Ola, że może być inaczej, proszę bardzo, będziemy głosować, podejmie decyzję i tak dalej. Ale nie negują tutaj, że tam podpisał pan prawnik z tej strony czy z tamtej strony. No ludzie kochani, bądźmy rabczanianymi ludźmi, a nie czepiajmy się tego. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pani Aleksandra? A ja? To jest, chwileczkę, pan jest tu gościem, panie wiceburmistrz, i proszę się zachowywać jak ale spoko, proszę się ale proszę, jak proszę, nie przerzucajmy się słowami. W każdym razie jedno pytanie, panie kolego. W takim razie proszę mi powiedzieć, tu jest na stronie 2 zgłaszanie uwagi, wnioski do treści kart krajobrazów. Gmina Rabka Zdrój, kod i nazwa krajobrazu 12/15/513.52/16 Rdzawka. Załącznik numer 7, wytyczne w zakresie formułowania. Proszę mi powiedzieć, gdzie się to znajduje w Rdzawce i o czym to w tym momencie mówi. Bo chciałabym to wiedzieć. No w tym momencie, skoro jesteście tak przekonani, a argument, który kolega tylko wystawia, to wystawia tylko taki, że nas czas goni, że nas czas goni. To nie jest o to, że my mamy zaklepnąć, nie mieć wiedzy na temat, co tak naprawdę się znajduje. W związku z tym, skoro kolega... Ja proste się pytam, o proste rzeczy pana pytam. Skoro pan uważa, że musimy to
to zaopiniować, to proszę mnie przekonać, że pan wie, gdzie to się te tereny znajdują. O co tam naprawdę chodzi? Bo my tego nie wiemy. Nie wiemy po prostu. A pytanie drugie, nie ma pana burmistrza, bo myślę, że pan burmistrz... Pan burmistrza nie ma w tym momencie, a mam pytanie do pana burmistrza. Kiedy w ogóle władze miasta dostały te wytyczne od rębie audytu? Nie dostały w ogóle. Dostały materiał? Kiedy... Myślę, że nie, bo tu jest w piśmie przewodnim, które pani, to przyszło... pani Maria Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, mogę przeczytać, bo RODO nie obowiązuje, bo to jest pani osoba publiczna. W związku z tym wyraźnie tu jest, pisze, że to jest procedowane od 2019 roku. Zmiany były 29 listopada 2022 roku w dzienniku ustaw z pozycja 2308. Czyli musiały być, gmina musiała być o tym poinformowana i musiała wiedzieć, że taki audyt jest prowadzony. I w tym momencie te 30 dni, to nawet 30 dni, gdybyśmy my to mieli i gdyby to było procedowane tak, według zasad, które powinny obowiązywać tutaj Radę, to wtedy z czystym sumieniem wystawiamy opinię i możemy głosować. Ale tak, to jest głosowanie na zasadzie fajnie głosujmy, bo 30 dni to krótki termin i trzeba przegłosować, bo mieszkańcy nie będą mogli się budować. Jak tu pani burmistrz mówi, to jest w tym momencie, powiedziała pani doskonale, zapytałam sobie, zapisałam sobie to, że tu chodzi przede wszystkim o to, żeby mieszkańcom nie zrobić krzywdy. To proszę powiedzieć, w którym tych rejonie, kto tutaj jest w tym załączniku, pani nie chce mieszkańców zrobić krzywdy? W którym rejonie pani dba o dobro mieszkańców? Konkretnie w takim razie. Bo skoro my to mamy zaopiniować, my mamy zagłosować, jestem za tym, żeby pewne rzeczy przeglądnąć, sprawdzić i żeby mieć wiedzę na ten temat, a nie pozwolę sobie, żeby ktoś mi coś dawał gotowca i kazał głosować. Uważam, że to nie o to chodzi. Naprawdę. 5 lat pracowania w Urzędzie Miasta, to każdy już powinien wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek, jak powinna wyglądać uchwała, jak powinno wyglądać uzasadnienie i kto to powinien podpisywać. Proszę, jeżeli uważacie, że to nie bije was jako radnych, takie zachowanie, proszę bardzo, wasza sprawa. Ja uważam, że to nie jest w porządku niestety i szanujmy się trochę jako radni. Naprawdę się szanujmy. Dziękuję. Dziękuję pani wiceburmistrz. Ja króciutko, bo dla mnie to żenujące jest to, że godzinę prawie znowu rozmawiamy, czy pół godziny na temat tego, czy uchwała jest właściwie podpisana, czy nie jest właściwie podpisana, czy osoby są procedowane. Ja dziękuję tym 4 radnym, że w ogóle się nad tym pochylili, bo gdyby oni tego nie zrobili, to nie zrobiłby nikt z pozostałych radnych. Wszystkie gminy, wszystkie rady dostały taki sam termin. Pan burmistrz o tym nie wiedział, w jaki sposób jest to procedowane, bo proceduje to sejmik i urząd gminy, czy urząd miasta nie jest o tym powiadamiany. Zostało to przekazane do biura rady, do przewodniczącego rady i to jest problem pana przewodniczącego rady, co z tym zrobi. Uczestniczy w spotkaniu, tak jak pan przewodniczący powiedział, pojechał pan burmistrz z panem przewodniczącym, żeby się dokładnie z tymi wszystkimi problemami w Nowym Targu zapoznać. I dla mnie największym problemem jest to, żeby rzeczywiście się pochylić nad tymi załącznikami, nad tym, co wypracowali radni, nad konkretnym uzasadnieniem uchwały, a nie nad problemem, czy to 4 radnych się podpisało właściwie, czy niewłaściwie, co jasno określa status, że mają takie prawo i podpisali się właściwie. I nieważne, gdzie jest przybita pieczątka rady, bo już nie powiem o uchwałach, które są wprowadzane w ciągu paru minut, w ostatniej chwili, kto nikt nie ogląda i można to zrobić. I tutaj albo zaprocedujecie za mieszkańcami, za uwagami, albo się wstrzymacie, macie takie prawo 30 dni, jeżeli się nie odniesiecie, to akceptujecie to wszystko, co powiedział pan wojewoda. Nic więcej. A to na kogo? A do kogo się zwrócił pan wojewoda? Do burmistrza czy do rady? Więc rada bierze pełną odpowiedzialność za to, jak dzisiaj zagłosuje. Bo w tym momencie jest to jasno sprecyzowane i tu nie ma o czym mówić. Ale to nie ja wam wyznaczyłam czas ani termin. Macie miesiąc czasu od momentu wpłynięcia pisma. Pismo wpłynęło 16 października. Tyle miał pan przewodniczący na to, żeby się z tym zapoznać, poprosić o komisję. Pojechał do Nowego Targu, wykazał się inicjatywą. Więc forma, w jakiej to zrobicie jako radni, to jest wasza pełna odpowiedzialność przed mieszkańcami. I wy za to weźmiecie odpowiedzialność, jak zagłosujecie. A to, czy zwołało 4 radnych, czy 10, nie ma najmniejszego znaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek.
Szanowni Państwo, piękne słowa tutaj w tym momencie pani wiceburmistrz powiedziała i odniosę się w ten sposób do tego wszystkiego. Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim od tego, że tutaj wciska się nam w tym momencie uchwałę. Mówi się, że nie ma w ogóle znaczenia, gdzie pieczątka podpisana, podbita. Oczywiście już ktoś pewnie wyłapie, że się przejęzyczyłem. Taki jestem człowiek, że się przejęzyczam, jak mówię. Ale to żaden wstyd i przyznaję się do tego. Pierwsza rzecz. Mówi się tutaj teraz, żeby to przegłosować. Wszystko było na szybkości robione. Tu pan sekretarz sam powiedział, że tam u pana było to procedowane punkt po punkcie. Dziwię się, że u nas na komisji tego nie było. Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć, to jest jedna sprawa, że niektóre uchwały radnych były uwalane tylko dlatego, że albo właśnie nie spełniły form dokładnych takich proceduralnych, znowu prawie bym się przejęzyczył, muszę się pilnować, oczywiście, bo słuchają, tak, ale nie, no niestety, jest takie życie, jakie jest. Osoby wiedzą, o kim mówię. W każdym bądź razie, jedna uchwała, która nie była procedowana, chodziło to o uchwałę o zmianie planu zagospodarowania częściowo, była właśnie uwalona, w cudzysłowie mówiąc. Kolejną uchwałę, którą też poprosiłem, żeby była tutaj wrzucona, o przejściu podziemnym na Kasprowicza, też, proszę Państwa, była uwalona, bo ktoś doniósł i była uwalona tylko o to, o jedno słówko. Więc jak to jest, że w jednej uchwale jest przejęzyczenie się jednym słowem i jest uwalona i nawet mogła być niedopuszczona tutaj do procedowania na sesji, gdzie wywalczyłem to i wprost powiedziałem, że powiem po nazwiskach, którzy radni by się nie podpisali pod tym, a tutaj nam się w tym momencie wciska, proszę Państwa, uchwałę, gdzie nie była procedowana i mówi się, że będzie wszystko w porządku. 30 dni czasu było na to, żeby to zrobić. Więc ludzie, nie ośmieszajmy się jako radni, bo ja sobie na takie rzeczy nie pozwolę. To, że się przejęzyczam, mam takie prawo i taki jestem. I jak burmistrz też będzie słuchał, bo znowu go nie ma, nie wiem jaka jest przyczyna, ale powiem jedno, cieszę się bardzo, że tak skrupulatnie moje wypowiedzi są słuchane w słowo, naprawdę bardzo się cieszę, tylko szkoda, że tej uwagi część osób, z tych osób nie poświęca na to, żeby nawet przejechać się na drogę, zobaczyć jakie są już ubytki na bocznej Kasprowicza, gdzie ja jako radny proszę o podstawowe rzeczy. A tutaj znowu wracam do tematu, do meritum sprawy. Mówi się, że nie ma znaczenia, gdzie pieczątka podbita, nie ma znaczenia, że uchwała nie jest w komplecie podpisana, a jedną z uchwał się uwala, bo było przekręcone jedno słówko. O co tutaj chodzi? Dobrze, no to w tym momencie co? Wojewoda nie uwali tej uchwały, bo jest źle podpisana, bo nie ma pieczątki w odpowiednim miejscu. No proszę Państwa, nie chcę brać udziału, jak to się w cudzysłowie mówi, w tym cyrku. No panie Marku, no, wy żeście zaskarżyli uchwałę, która też jest... Ja zaskarżyłem uchwałę? Przepraszam, pani mnie oskarża. Ja zaskarżyłem uchwałę? Którą teraz? Którą? No. Jest odpowiedź, pewnie jeszcze pan przewodniczący nie zdążył przeczytać. I bardzo bym w tym momencie prosił o to, żeby było wszystko odczytane, co wojewoda napisał na każdą uchwałę i tak dalej, jakie były opinie. Przyjmuję do wiadomości. Znowu powiedziałem opinie. Super. No nie, no wyśmiewają. Ja się, proszę państwa, ten radny, który się przejęzyczył ostatnio, to ja. No i wcale się tego nie wstydzę. Bo wyśmiewać kogoś za jedno słówko, to jest tak, by się wyśmiać z osoby, która się potknęła, a nie godzi to w tym momencie burmistrzowi i pewnej jeszcze osobie. Druga sprawa jest taka. Wracam tu do meritum
tej sprawy, tej uchwały. Proszę Państwa, tak tu Pan sekretarz powiedział, u Pana dało się punkt po punkcie to zrobić, bo Pan sam tutaj oficjalnie to powiedział. Ja zadam pytanie, dlaczego tu się, Panie Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, nie dało tego zrobić? Dlaczego nie potraficie Państwo odpowiedzieć tutaj na zadawane pytania Pani Aleksandry Koper, o które to dokładnie miejsca chodzi? Bo mnie też ma znaczenie, jeśli, Panie Przewodniczący, powinien Pan Panie powiedzieć. Panie Marku, jeśli mogę, jeśli halo, 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 bardzo, halo, dajmy skończyć Panu Markowi, tak żeby był w porządku. Dokładnie, dla mnie ma to znaczenie, dlatego że staram się pilnować porządku, staram się pilnować tutaj prawa, bo jeżeli w tym momencie jednemu się coś uwala i tak dalej, drugiemu, ale proszę, to przepraszam proszę bardzo. Państwa, jak to proszę jest? Państwa. Wypowiada się radny, słuchamy. Tak. Mam takie prawo się wypowiadać i będę się wypowiadał, proszę Państwa. Dlatego mówię, dziwi mnie fakt, że tak ważna rzecz, która wpłynęła 30 dni przed, nie była procedowana dużo wcześniej. Jeżeli dostał Pan dokumenty, Panie Radny, w tym momencie na 30 dni przed, zapoznał się Pan jako przewodniczący, zwołał Pan komisję uzdrowiskową, to dziwi mnie fakt, że nie było przygotowanej już tej uchwały na podstawie tych dokumentów, Panie Marku, które Panie mamy. Marku, to akurat jest do mnie. Ale mówię o uzdrowiskowej komisji. Nie, pan przewodniczący nie dostał wcześniej dokumentów. Dlatego ja zadaję pytanie. Ja dopiero będąc na spotkaniu w 25 dowiedziałem się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i że tak bardzo na Czyli mało tu czasu pan nam zostało. Paweł nie miał w ogóle wiedzy, tak? Nie miał, no to... dopiero po powrocie ze spotkania w Nowym Targu poinformowałem pana przewodniczącego i zajął się Państwa, tą sprawą. Gdzie leżały te 30 dni dokumenty? Bo ja w tym momencie się pogubiłem. Szanowni Państwo, nigdzie nie leżały, leżało jedno pani, pismo. Pani Olu, jedno pani pismo. Olu, niech pani, bo widziałem, że ma pani to pismo, które przyszło do biura rady. Niech pani je odczyta, dobrze? Nikt nic nie wie, a teraz nam się każe głosować nad uchwałą. Tak. Którego? 16. 16 tak? października. Proszę. 13 października. Ale wpływ chyba jest. 13 październik, tak? Okay, 13.10. Niech będzie. Komisja była w czwartek, tak? Ale czy... Pani Olu, niechże pani przeczyta, dobra? No to pan przewodniczący powinien być poinformowany o tym fakcie w takim razie, tak? Audyt. Tylko. Że jest audyt stworzony przez Województwo Małopolskie, żebyśmy się z nim zapoznali. Zapoznaliśmy się na tej komisji i stwierdziliśmy, że jest szkodliwy dla naszej gminy. I stwierdziliśmy, że będziemy negatywnie opiniować. Okej, okay. Czyli pan jako przewodniczący komisji dostał na dzień, dostał pan te dokumenty dokładnie kiedy? Na pewno po 25. Po 25. Komisja była? 3. 30, tak? 30 była zwołana, a 3 była. 3 była, no o to mi chodzi. No właśnie. Z zawiadomienia 30 października były też linki do tych audytów. No właśnie. Pani Olu, da mi pani to pismo, ten wydruk? Pokaż. A ja mam pytanie do pana sekretarza. Jak państwo się tam uporali u siebie? Bo jeżeli, ale tutaj się nie dało, tam się dało. Ja tylko po prostu wspomniałem o tym i nie jest to ani... Panie Olu, jeśli mogę zabrać panie przewodniczący. Nie, ja proszę, żeby pan sekretarz. A ja jestem sekretarzem i tu mówię o kwestiach, które mówię, bo mówicie państwo, czy pani Olu, ja mogę po prostu zabrać głos? A czy, momencik, przepraszam, to może się mnie ktoś będzie pytał, czy może zabrać głos. Czy ja mogę zabrać głos? Cholera. No więc odnośnie materiału, które faktycznie... Momencik. Pan jako sekretarz, a pan Marek jakie pytanie zadał? To dotyczy tamtej rady, więc pan nie interesuje. Ale ja bym chciał odpowiedzieć na inną rzecz.
Panie Marku, czy ja mogę odpowiedzieć na jedną rzecz odnośnie materiału? Tak, poprosimy o odpowiedź na odnośnie materiału. Odnośnie materiału, bo mówię, tutaj pojawiło się, że przeleżały materiały w biurze rady, czy faktycznie u przewodniczącego. No, Szanowni Państwo, materiałem jest tylko jedna kartka, jedno pismo z wskazaniem linków, gdzie się można zapoznać z tymi dokumentami. I na stronie internetowej. I taką informację otrzymaliście na maila, że możliwość zapoznania się po prostu z tym audytem krajobrazowym, jest tam wskazany link i mapa. I każdy z nas, który chciał się zapoznać, musiał po prostu, bo jest bardzo obszerny dokument, wejść na ten link, ściągnąć sobie po prostu ten plik, ewentualnie niektóre wybrane, bo ten plik się nie jest w stanie zebrać, ściągnąć go całościowo, wybrane obszary, bo to jest cały dokument. Dosłownie. Więc uzupełniając tą faktycznie, że żadnych materiałów nie było dostępnych w formie papierowej, było tylko pismo, które przyszło ePUAP-em i wpada wpływu w urzędzie, to jest 16 października i zostało scedowane to na biuro rady. Biuro rady przekazało panu przewodniczącemu, bo adresowane było do przewodniczących rad miast i gmin. Więc całe czynności spoczywały na przewodniczącym rady. Jak podejmie czynności związane z przekazaniem czy do komisji merytorycznej, czy sam podejmie po prostu zwołać spotkanie robocze, wypracować stanowisko, bo wypracować stanowisko musi cała rada. Może zrobić to w sposób roboczy lub na sesji plenarnej jak dzisiaj. Jest pewien materiał przygotowany, więc możecie na nim pracować. Jeżeli kwestionujecie ten materiał, który wypracowało czterech radnych, będący członkami Komisji Uzdrowiskowej, no to jest już wasza sprawa faktycznie, ale ja mówię, że nie było ani złej woli, bo jak wspomniał tutaj pan przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, też była pomoc, choć niekoniecznie musiała być, pracowników merytorycznych Wydziału Architektury, bo jest to powiązane faktycznie z planowaniem przestrzennym, przyszłymi planami, żeby też wypowiedzieli się pracownicy merytoryczni. Na tej samej bazie korzystaliśmy z pracowników w Urzędzie Gminy Rawa Wyżna, bo też po prostu musieli zgłębić wiedzę, czym to jest, dlaczego to jest i dlaczego to jest prowadzone, żeby mogli nam powiedzieć, bo nie mieliśmy takiej wiedzy jako radni, jako przewodniczący, jako sekretarz też nie miałem, tylko pozwól. Ale pani Olu, dlatego jeżeli panowie zgłębili tą wiedzę z pracownikami merytorycznymi urzędu miasta, czyli faktycznie jakby burmistrz po spotkaniu w Nowym Targu, no wskazał, żeby po prostu było to wsparcie merytoryczne na komisji, dlatego też po prostu były podpowiedzi i pewne sugestie, jak zapisać, żeby było to sposób językiem też i no, merytorycznym po prostu, zgodnym faktycznie z tym zapisem, nie odbiegającym od tych zapisów w tym ustawie, znaczy projekcie, więc dlatego pomoc pracowników Urzędu Miasta, Wydziału Architektury była, więc było wspólne przygotowanie. To samo się odbyło po prostu na, jak już nie chcecie tak, jak był też nie wypracowała połączona komisja, połączone, podpisali to trzech przewodniczących, trzech radnych, a rekomendacje po prostu były z tej komisji wspólnej, więc po prostu też w podobnym zapisie jest też z wnioskami stanowiącymi załącznik do uchwały. Tam tylko było to, że po prostu nie, że opiniuje się całościowo negatywnie, tylko po prostu wybrane obszary, bo jest każda gmina ma inną specyfikę i inne obszary chronione, inne rekomendacje. Tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję. Pan Marek? Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. To wracając tu do tematu, w tym momencie, jeżeli było procedowane to na Komisji Uzdrowiskowej, do której ja nie należę i mnie nie było do końca, mam pytanie, dlaczego wtedy właśnie ta uchwała nie powstała? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy radni faktycznie te obszary zgłębili, przeciw którym na przykład jesteśmy przeciwko teraz, tak? Bo tak to odbieram w tym momencie. Bardzo proszę o odpowiedź, dziękuję. Na Komisji Uzdrowiskowej była podjęta, znaczy zaopiniowaliśmy, że należy negatywnie przygotować, znaczy przygotować uchwałę, gdzie zawarta będzie treść negatywna dotycząca audytu. Tak na komisji było. No i panie przewodniczący, mogę? Momencik, pan.
komisji protokół i można przeczytać na przykład, bo są wnioski. Panie przewodniczący, w sprawie tej chciałem nadmienić, że na komisji uzdrowiskowej, która odbyła się 3 listopada, było dosyć dużo radnych. Między innymi był była przecież pani Ola Koper, był Piotr Ptak, był Marek Ciepliński, dobrze, był pan Jasiu, byłem ja i był pan burmistrz. Ja i na byłem. Tej radzie, na tej komisji pan burmistrz przyniósł wykresy każdej gminy, gdzie mamy, to myśmy tylko jeden zdobyli, przyniósł każdej dzień, jaki obszar jest zagrożony o tego typu. Ochroną krajobrazów, to są krajobrazy priorytetowe. Tak, i proszę was, wszyscyśmy zdecydowali, że gmina Rabka jest tak obciążona już jako uzdrowisko różnymi zakazami, nakazami, ograniczeniem obszarów i tak dalej. Nie tam, gdzie nie powinno się budować, to się buduje, a tam, gdzie się powinno, to się nie buduje. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić jeszcze na to, żeby dodatkowo nam ograniczano. W związku z tym wszyscyśmy przecież wtedy na tej komisji. Tak, głosowali. Ja nie mogłem, bo ja byłem gościem, ale głosowaliście państwo po to, żeby przygotować negatywny projekt uchwały. I to jest nie uchwała, tylko projekt uchwały, który ma być negatywnie zaopiniowany przez Radę. Stąd nie ma numeru, stąd nie ma tych wszystkich dokładnych formalności. Dlatego nie czepiajmy się wiele rzeczy. Jeżeli chcemy pomóc mieszkańcom w tym, żeby nas dodatkowo jeszcze nie obciążano, bardzo was proszę, skończmy tę dyskusję i przejdźmy do meritum. Dziękuję. Pani Ola, potem pan Marek się jeszcze zgłoszy. Ja poprosiłabym o odczytanie na przykład protokołu z Komisji Uzdrowiskowej i tego punktu, gdzie jest na przykład omawiany audyt. Konkretnie jakie były wnioski wszystkich, bardzo proszę. Panie Robercie. Odnośnie audytu krajobrazowego województwa małopolskiego dotyczącego gminy Rabka Zdrój. Do tego jakby powiedzieć audytu odniósł się głównie pan burmistrz, bo i tu pan przewodniczący, ze względu na to, że oni nam przedstawili, będąc na w powiecie, które było omawiany ten audyt. Masz przeczytać krótko. I, no, pan burmistrz przedstawił obraz tego audytu i po naradzie w starostwie i my jako Rabka Zdrój mamy już bardzo wiele terenów i stwierdził, że my jako Rabka Zdrój mamy już bardzo wiele terenów podporządkowanych pod tego typu działalność krajobrazową i jeśli nie zajmiemy stanowiska w tym temacie, to województwo przyjmie, jakby powiedzieć, nie zajmiemy to stanowiska na tak, że jesteśmy za. Po prostu to, co oni tam wprowadzili, to jest to. Argumenty jeszcze raz. Wszyscyśmy tu argumentowali i ten argument zapisałem. Rabka jako rejon ma już bardzo dużo terenów objętych ustawą krajobrazową. Również w tym zakresie, jakby powiedzieć, wiele terenów, które obejmują te krajobrazy, są otoczką taką również, które nie zezwala. I tu głównie było przesłanka, że jeżeli nie będziemy zabierać żadnych spraw, oni zrobią tak, jak wojewoda tam przy województwie ustalą. I wtedy... Proszę? Panie Robercie, proszę tylko przeczytać, bez komentarza. No to ja i głosowaliśmy nad tym i nic więcej tu nie było omawiane. Właśnie. 4 głosy jest, żeby negatywnie się odnieść do tego. I nie były jakieś pozytywne. Proszę? Uchwały, żeby i komisja tu jest, tak, dokument, znaczy, mam to zapisane, że dokument na temat tego sprzeciwiający się ma być przygotowany na sesję. Tak mam to zapisane. Tu jest, ja tu nie wymyślam, bo tu jest wszystko. Pan Marek. Ja mam pytanie, a czy
Dziękuję za odpowiedź, bo uzyskałem odpowiedź, bo zapytałem, czy było to procedowane. Zadam jedno pytanie. Jak to się ma nasz plan zagospodarowania przestrzennego w tym momencie do tego audytu? Bo w takiej sytuacji, z tego co tutaj wszyscy słyszymy, te obszary mają być, prawda, wyłączone z jakichkolwiek inwestycji i tak dalej, tak? I tak, no właśnie, bo o co chodzi? No, jeżeli my mamy swój też plan zagospodarowania przestrzennego, strefy i tak dalej, to zadam pytanie, to po co nam ten plan zagospodarowania przestrzennego, po co wydajemy na niego tyle pieniędzy, skoro w tym momencie wojewoda to wszystko nam na przykład może tym audytem, jak to się mówi, zanegować. Dziękuję. Ale nie, chcę, tak, tylko szanowni radni, szanowni radni, zadałem chwileczkę, nie wnikam, czy ktoś jest przeciwny, czy za, czy się wstrzymuje, tylko w tym momencie ja chcę usłyszeć odpowiedź na moje pytanie. To po co nam plan zagospodarowania przestrzennego, na który wydajemy tyle pieniędzy, skoro teraz pan wojewoda po tym audycie, czy byśmy go, załóżmy, czysto hipotetycznie, nie podejmujemy uchwały i co? I w tym momencie nasz plan zagospodarowania uwali? No właśnie, bo i zadaję pytanie. No właśnie, to skoro mamy miejscowy plan zagospodarowania, to czego się... Strefa A. No jakiś mamy. No, ja nie mamy, to nie mamy. Studium jest, no. Studium to ja wiem, że jest. To panie Robercie, proszę wyjaśnienia. Nie wojewoda, marszałek, zarząd województwa małopolskiego robi ten audyt. No to na tą chwilę jest to nie, nie... Ten audyt w nijaki sposób nie jest powiązany z planami zagospodarowania. On będzie stanowił pewną wytyczną do przyszłych planów, ale przyszłe plany, które będą robione przez wszystkie gminy, mówię wszystkie gminy w kraju, bo weszła ustawa o planowaniu przestrzennym i wszystkie plany, które nawet są robione czy obowiązują, stracą ważność w 2025 roku i będzie czas na czas przejściowy, żeby opracować do 3 lat nowy dokument, ale na podstawie tych już wytyczne, które po prostu będą brane pod uwagę, jeżeli my będziemy konsultować, tak jak się wysyła do różnych instytucji, że chcemy sobie zrealizować w danym obszarze jakąś inwestycję, to RDOŚ czy ewentualnie inne instytucje wyrażają swoje stanowisko. I tak samo będzie opiniował marszałek na podstawie tego dokumentu, który przyjmie przez sejmik. Na tą chwilę to jest po prostu pewna rekomendacja, ale z czystej ostrożności, żeby już na tym etapie wyrazić swoje negatywne stanowisko co do tych rekomendacji, że one po prostu są niekorzystne, bo te dla nas, dla tych terenów wyznaczonych w tych miejscowościach czy w gminach, bo będą skutkować ograniczeniami. Dlatego po prostu podejmujemy negatywne. W zasadzie wszystkie gminy na terenie powiatu, bo po spotkaniu też u starosty podjęto taką faktycznie niezobowiązujące po prostu wójtowie, burmistrzowie podjęli takie zobowiązanie, że no, będą rekomendować wszystkim radom gmin, żeby jednak negatywnie zaopiniowały ten projekt audytu krajobrazowego. A tak już na marginesie, bo przed całą sesją też pozwoliłem sobie zadzwonić do, znaczy zadzwonił nawet sam pan radny sejmiku, Marek Wierzba. No i też był po prostu lekko zdezorientowany, mówisz, że coś takiego jest. Bo było po prostu oczywiście procedowane, no to pani Ola, ale w departamencie jakimś tam po prostu u marszałka i oni jako radni sejmiku też nie wiedzą o tym. Więc skąd mogliśmy wiedzieć nawet jako radni, jako samorządowcy, czyli wójtowie, burmistrzowie, radni gmin. Więc po prostu nie przerzucajmy się, mówię, jest rzucany kartofel po prostu do samorządów, żeby w krótkim czasie nie zajęcie stanowiska, jest zajęcie stanowiska. Zajęcie, wypracowanie stanowiska, przynajmniej z rekomendacjami o usunięcie, to jest już faktycznie przynajmniej praca, jaki sygnał, że nie zgadzamy się na te zapisy, które po prostu są niekorzystne z punktu widzenia przyszłych zapisów
mieszkańców. Rekomendacje. No to też tak jeszcze od siebie, korzystam z przywileju, czy sobie mogę powiedzieć. Od siebie też właśnie to jest ten problem, że audyt krajobrazowy nie był wcześniej z zainteresowanymi stronami w ogóle konsultowany, tylko poszli urzędnicy, że tak oni to określili ładnie, nie tylko zza biurka w pole, bo tu jest ładnie, tu jest fajnie, więc tak będziemy. Tak, znaczy, ale też byli w terenie i obejrzeli, no tutaj jest piękny, warto to chronić. Też można się z tym zgodzić, że warto chronić i krajobraz i zasoby przyrodnicze, ale prawda jest taka, że ten cały audyt powstawał bez żadnych konsultacji z samorządami, które są najbardziej zainteresowane tym. Dobra, teraz tak, pan Darek, pani Ola, pan Michał. Ja mam okay? pytanie do pani burmistrz, czy pan mecenas jest dzisiaj, żeby go można było tutaj poprosić? Nie, nie wiadomo, czy jest, czy go nie ma, czy jest po. Dobrze, pan Darek jeszcze coś? Czy... Pani Ola? Ja tylko chciałam coś powiedzieć takiego na koniec. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że ta dyskusja, która tu już trwa ponad godzinę, powinna się odbyć właśnie w czasie omawiania, dyskutowania nad tym projektem i, że tak powiem, nad naszą odpowiedzią na to. W związku z tym uważam, że ta sesja powinna trwać krótko, gdybyśmy byli do niej przygotowani, gdybyśmy mieli tą wiedzę i nie byłoby w tej chwili tłumaczenia i pokazywania, co jest źle, co jest dobrze. Dlatego to jest moja uwaga. I na przyszłość uważam, że to powinno być inaczej załatwiane. Mamy komisję, mamy przewodniczących komisji i komisje powinny pracować. I uważam, że ta praca powinna być wykonana od 16 października do dnia dzisiejszego. I dzisiaj wszyscy świadomi by mogli zagłosować, bo mieliby pełną wiedzę i byłoby dyskutowane i praktycznie można by było to przyjąć w tym momencie albo na tak, albo na nie. Tego mi tu po prostu brakuje. I uważam, że tak nie możemy pracować jako rada, żeby ktoś za nas coś zrobił, a my tylko głosujemy. Bo w końcu coś już nas zobowiązuje. 5 lat kadencji to nas trochę już do czegoś, że tak powiem, zobowiązuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan. Panie przewodniczący, już godzinę dyskutujemy. W związku z tym wnoszę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania, bo widzę, że dyskusja ta do niczego nie doprowadzi. Pani Ola teraz podsumowując ma rację, że tak nie powinno być, ale tak się stało. Skończmy już, wyjaśniliśmy sobie, przystąpmy do głosowania. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj jeszcze pan Paweł się wcześniej zgłaszał do głosu. Tak, tak. Ja powiem tak, audyt był procedowany częściowo, byliśmy zapoznani z tym audytem. Po tym, jak komisja się zakończyła, były też przesłane materiały, nie przepraszam, wcześniej były przesłane materiały odnośnie tego, co będzie omawiane. Były linki dostępne, można było z tego korzystać, dokładnie się zapoznać, można było pytać na Komisji Uzdrowiskowej, która była wcześniej. Tych pytań wtedy nie było, teraz się pojawiły pytania, więc ja nie do końca rozumiem tutaj pretensje niektórych osób. Dobrze, ad vocem i potem głosujemy wniosek formalny. Ja byłam na tej komisji tak, jak tu mnie wyczytano. Nie jestem członkiem komisji i w tym momencie ja to tak zrozumiałam wtedy, żeśmy wychodzili z komisji, że to będzie jeszcze omawiane, że to jeszcze będzie na tym dyskusja, że będziemy pracować, bo to była sprawa nowa dla nas. Dla nas nowa sprawa. W związku z tym liczyłam na to, że jeszcze pan przewodniczący zwoła komisję uzdrowiskową, żebyśmy się mogli z tym zapoznać. Tu już dostajemy gotowe projekt uchwały, czym jestem może nie zaskoczona, bo to już jest w zwyczaju tutaj, dziękuję, tak się to proceduje. Dziękuję bardzo. Tutaj głosujemy wniosek formalny o zakończeniu dyskusji i przejściu do głosowania. Ma zamknięty pokój, nie wiem, nie będę chodzić po całym urzędzie poszukać, nie odbiera telefonu. Poza protokołem. Dobrze. Znaczy, ja mam takie pytanie, czy ten audyt, który był stworzony przez tych fachowców bez konsultacji społecznych
on będzie miał jakieś formy prawne, bo jeżeli na przykład tutaj załóżmy uchwały są odrzucane, prawda, w cudzysłowie uwalane przez innych, bo nie było konsultacji i tak dalej, to jak to jest właśnie już poza tym wszystkim, prawda, chcę zapytać, jak to w tym momencie jest, bo tu... Tak, bo i padło tutaj takie stwierdzenie, że ten audyt był bez konsultacji społecznych. Bo troszkę mnie to zdziwiło. Gotowe? Głosujemy wniosek formalny. Nie, już jest. Głosujemy. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. Głosujemy. Już głosuj i nie gadaj. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło 14 radnych, 13 radnych za zakończeniem dyskusji i przejściem do głosowania. Jeden głos wstrzymujący się. Głosujemy podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zaopiniowania audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. Negatywnego. Ja może jeszcze odczytam paragraf 1.1. Opiniuje się negatywnie projekt audytu krajobrazowego województwa małopolskiego dotyczący terenu gminy Rabka-Zdrój. Podpunkt 2. Uwagi do projektu audytu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 9 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 5 głosów wstrzymujących się.
Wobec powyższego projekt uchwały wchodzi w życie. Dziękuję Państwu za głosowanie. Punkt. Momencik. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 75. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju i proszę Państwa jeszcze o chwilę pozostania, bo też mam informacje, także.